Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Najpierw przed nami pogodna i chłodna noc, a jutro więcej słońca na zachodzie kraju. Nad wschodnią połową Polski będzie się chmurzyć i padać. Wszędzie da się odczuć dość silny wiatr, a na termometrach bez większych zmian. Za to bardzo duża różnica temperatury będzie między północną, wschodnią i środkową Europą, gdzie ma być najchłodniej, 20, niewiele powyżej 20 stopni, a najcieplej w Madrycie, aż 40 stopni. Mokro w Warszawie, Moskwie i Kijowie, poza tym dużo słońca. W Polsce noc na ogół będzie pogodna, więcej chmur tylko od Mazowsza aż po województwo podlaskie i na północnym wschodzie może czasami padać, to raczej słaby deszcz. Na Przedgórzu Sudeckim pojawią się mgły. Noc chłodna, nad ranem spodziewamy się od 8 do 10 stopni, do tego wiatr mało przyjemny, bo północny, ale jeszcze niezbyt silny, za to jutro ma być coraz mocniejszy. Już przed południem będzie się nasilać, a wiać ma na ogół z północy. A od czwartku już w całym kraju będzie cieplej, powyżej 25 stopni. Ma być też więcej słońca, choć czasami może trochę padać. Do zobaczenia.